Skończyliśmy na tym pięknym, naprawdę pięknym 20 rozdziale drugiej Księgi Kronik. To co powiedziałem, to ilekroć myślę o tym fragmencie Biblii, to tak mi się ciepło robi. To tam jest no, taka niesamowita historia, tak piękna historia. No ale idąc dalej, no, już człowiek z nieba sprowadzany jest na ziemię, bo tamte spowinowacenie z domem Achaba, no, zacznie się odzywać. Tam w czasach Jozafata już delikatnie, bo bezsensowna wojna o to Ramot w Gileadzie, już tam wspierał, a nie powinien go wspierać, nie? Ale to, że on się spowinowacił, to miało bardziej dalekosiężne skutki. I mamy dwóch króli po sobie i Atalię jako konsekwencja tego epizodu związanego ze spowinowaceniem. Tak tam było niewinnie powiedziane, a spowinowacił się z domem Achaba, nie? A to dziesiątki lat do przodu konsekwencje. Joram kroczył drogą królów izraelskich, podobnie jak czynił dom Achaba, uwaga, ponieważ córka Achaba była jego żoną. Ale co to było za człowiek, nie? A co to była za kobieta? Dostał list proroctwo Eliasza o zgubie. No i to się spełniło. Drugi po nim, Ochozjasz, czynił to, co złe w oczach Jahwe z powodu złych rad, uwaga, matki. Tamten miał taką żonę, a to jest syn, czyli to jest jego matka. Nie? Czyli kobieta, która miała destrukcyjny wpływ na swojego męża, na swojego syna i co sama zrobiła za chwilę, jaką rzeź, no to po prostu, nie wiem, włosy dęba stają, to po prostu brak słów na tą postawę. Ten pierwszy mógł wybrać, a ten drugi już nie. No. No i walczy oczywiście również z synem Achaba. No i to jest czas, kiedy Jecho robi czystkę w Izraelu, jeśli pamiętamy Księgi Królewskie, bo przypomnę, że Księga Kronik nie mówi nic o Północnym Królestwie. Prawie nic. Nie, jedynie, jeśli są epizody związane z Południowym Królestwem, no to wtedy wspomina o Północy. A generalnie skupia się wyłącznie na Królestwie Judy. Księgi Kronik skupiają się wyłącznie na Królestwie Judy. Jedynie epizody wspólne czasami właśnie tu są pokazane, ale jak mówię, jakieś takie na marginesie wydarzeń w Judzie. No i właśnie kiedy Jehu robi czystkę z domem Achaba, no to Ochozjasz jest w miejscu, gdzie być nie powinien i ta czystka jego również dosięga. No i jest 22 rozdział, 9 werset, druga jego część. Nie było wtedy w domu Ochozjasza nikogo, kto by miał dość siły do panowania. I ja tu sobie zrobiłem komentarz w następnym wersetu. Atalia za to miała dość siły do panowania. Nie było nikogo, więc Atalia miała dość siły. No i wytępiła potomków domu królewskiego. Joasz, syn Ochozjasza, no tylko cudownie ocalony. Całe potomstwo swojego syna. To jest, więc być może miał więcej żon jeszcze, więc tych mógł mieć dzieci z innych żon też, ale kto wie, czy nie było wśród nich też jej własnych dzieci. Tego głowy nie da na 100%, no ale jak no, jakkolwiek było, no to wydaje się to tak niepojęte, że może kobieta być tak tragicznie agresywna, tak tragicznie makabryczna. To jest tak, można zrozumieć, czemu królowie tak często, czy chyba nie wiem, czy nie wszyscy, ale wielu miał więcej żon, to były zwykłe środki ostrożności. Tracili tyle dzieci, żeby zawsze się jakieś tam uchowały. No. Słuchajcie, taka obserwacja z mojej strony, jeśli mogę taką zewnątrz rzucić. Często również w dzisiejszych czasach ci ludzie, tak jak król Jehoszafat, ci ludzie, którzy się angażują w jakieś działania o charakterze
licznym. Oni sami jakby jakoś tam przetrwają, ale najczęściej jest tak, że ofiarą padają ich dzieci. Zawsze się pojawia jakaś atak. To jest moja obserwacja z tu i teraz, na dzień dzisiejszy. Obym się jak najczęściej mylił. W kontekście tej historii, którą rozważamy, też mam wyakcentowany 7 werset, 21:7. Jahwe nie chciał zniszczyć domu Dawida ze względu na przymierze, które z nim zawarł, gdy mu obiecał, iż da mu przed sobą płomyk na zawsze. I ilekroć czytam takie wstawki o złych królach, to widać tą wierność temu przymierzu. To królestwo, które można byłoby już skasować, już po prostu nie ma żadnych nadziei dla nich, ale nie chciał zniszczyć, bo tam ma się jeszcze tlić ten płomyk Dawida. Tlić, a obiecał Bóg, że będzie się tlił na zawsze, no to będzie. Tu jest też ciekawy epizod, że to prorok Eliasz napisał do Jorama pismo. My przy Księgach Królewskich żeśmy rozważali, jak to było z wniebowzięciem Eliasza. I no, ja sugerowałem, że wygląda na to, że to nie było dosłowne wniebowzięcie, tylko przeniesienie w inne miejsce. A kiedy już był w tym innym miejscu i nie mogli go znaleźć, bo próbowali go szukać, ci jego tam uczniowie, ale już to jest czas późniejszy, ten tutaj, nie? Pisze list, czyli gdzieś sobie tam jest i wysyła list do Jorama i mówi, że Jahwe uderzy cię wielką klęską, jakiej dozna twój naród, twoi synowie, twoje żony, cały twój majątek. No, zginął, miał chorobę wnętrzności, bardzo bolesna śmierć. No, teraz Ochozjasz, następca, jego matce było na imię Atalia, czynił on to, co złe, ponieważ miał takie rady od strony swojej matki. No i rzeczywiście dostał się w nieodpowiednim czasie, w nieodpowiednim miejscu i został zniszczony, uśmiercony przez podczas kampanii Jehu, który czyścił dom izraelski, dom Achaba i wyczyścił też Ochozjasza. Przy okazji, bo on się tam znalazł, żeby odwiedzić swojego krewnego z północy. Skutki takie, jakie były. No i zaczyna się to haniebne panowanie Atalii. Zaczyna się od mordu wszystkich potomków swojego syna. Z wyjątkiem jednego cudownie ocalonego Joasza. Dobrze, ciąg dalszy to jest spisek Jojady i namaszczony na króla Joasz. Właśnie ten mały Joasz, cudownie ocalony, za chwilę obejmuje panowanie. Był 6 lat chroniony podczas rządów Atalii. 6 lat, czyli ta kobieta 6 lat panowała. W 7 roku Jojada organizuje spisek. Spisek realizują właśnie lewici, wszyscy ludzie wykonali według rozkazu Jojady, czyli znowu kapłan na właściwym miejscu, we właściwym czasie, robiący to, co robić powinien z racji swego namaszczenia od Boga. Niestety wielu kapłanów w historii, zwłaszcza późniejszej, no nie poszło w te ślady. Zostaje namaszczony Joasz na króla, następnie posadzony na tronie królewskiej, a lud radował się, że Atalia została zabita. Ale więcej w tym fragmencie nie będę wchodził. Wejdziemy już w samego Joasza, bo żeby pokazać to, co mówiłem, że tenże Joasz no, był takim słabym charakterem. Nie był dobrze ukształtowany sam. Okoliczności, wiadomo, w jakich on zaczął być królem, były no, dosyć specyficzne. Miał 8 lat i w tym czasie był pod przemożnym wpływem kapłana i przez całe życie czynił to, co słuszne za życia Jojady. Odnowił świątynię. Tam nawet w tym fragmencie odnowie świątyni, to nawet taką reprymendę do kapłanów, którzy tam byli opieszali w tych robotach. Nie? Czyli widać, jaki był. On miał dobre środowisko, dobrych doradców, super. Nie? Natomiast wystarczyło. Ja był figurantem tylko.
No właśnie, co było tak naprawdę wewnątrz, nie? No nie był ukształtowany. Ja mówię, to był chwiejny charakter. Skierowany przez kapłana, bo był młody. No. Tylko popatrzcie, to jest trzecie pokolenie od tego spowinowacenia się z Achaby. No, dorósł, no i jak dorósł, to stał się bałwochwalcą. Poszedł za swoją babką, bo to była babka już jego Atalia, jeśli on był synem, jej synem, znaczy wnukiem, bo to nie wiadomo dokładnie, bo to nie jest chyba, nie pamiętam w tym razie, nieistotne. Jakkolwiek było, to ta Atalia, myślę, że w jakiś sposób to wychowanie, te wpływy, jakie były już od kilku pokoleń, gdzieś tutaj jeszcze się usadowiły. I zginął z ręki spiskowców. Zamordował Zachariasza, syna Jojady. Znowu jest pokazane tragizm tej postaci. Gdy był Jojada, był tak wartościowym królem, podejmował tak mądre decyzje, zabrakło Jojady, stał się bałwochwalcą, a kiedy mu Zachariasz, syn Jojady, zwrócił na to uwagę, potępił go za jego postawę, no to dopuścił się do zamordowania go. Także to fatalna postawa. No i to sformułowanie, czynił to, co słuszne w oczach Jahwe przez wszystkie dni kapłana Jojady. Czyli to w zasadzie kapłan Jojada czynił to, co słuszne. On po prostu był za słaby, żeby się przeciwstawić, więc realizował jego wytyczne. Serce chyba było ulokowane gdzie indziej. To się uwidoczniło, kiedy już się usamodzielnił. Nie? No. Ukamienowali go z rozkazu króla na dziedzińcu. To chodzi o tego Zachariasza, syna kapłana. To jest wersety 24, 21, 22. Dobrze. Nie będziemy zatrzymywać się dłużej w tym miejscu, bo materiału przed nami jeszcze sporo, a patrzę, że czasu jest coraz mniej. Jesteśmy... O, Amazjasz. Tu właściwie jest takie od... Zobaczmy. Bo dalej, wydaje mi się, są konsekwencje tego spowinowacenia z domem Achabu. 25 rozdział jest kolejny. Nie wiem, czemu mi się to nie chce na cały ekran zrobić. No, nieważne, trudno. 29 lat panowania. Nieszczerym sercem służył Jahwe. Nieszczerym sercem. To nieszczere serce uwidoczniało się później w takiej dwoistości. Nie? Są i pozytywne rzeczy, i skrajnie negatywne. Nie? Tu jest ich zwycięstwo nad Edomitami, a za chwilę popada w bałwochwalstwo i ponosi klęskę na wojnie z Izraelem. Dwie historie, w jednej idzie za Bogiem, odnosi sukces, zwycięstwo, mija trochę czasu, popada w bałwochwalstwo, odstępuje od Boga, wojna, potyczka z Izraelem w stosunku do tego i już jest klęska. Czyli od Joasza, taki, który służył Bogu za życia kapłana Jojady, ten był nieszczerym sercem, więc raz było dobrze, a finał znowu jest tragiczny. Również został zamordowany. Dobrze, 9 jest Uzjasz. Uzjasz albo Ozjasz, 26 rozdział. Aha, wiem, czemu mi się tam nie chciało to otworzyć. 52 lata królował. Nie wiem, czy to nie jest najdłuższe, albo jedno, chyba najdłuższe. Głowę nie dam w tej chwili, ale chyba najdłuższe. Podobny do swego ojca Amazjasza, czyli to on też coś mówi, że też taki chwiejny, szukał Jahwe, gdy żył Zachariasz, który go uczył. Tak się powtarza ta historia.
Nie? Tak jest jakiś ciąg przez kilka pokoleń takich miałkich królów bez twardego charakteru. I stał się przez to potężny. No ale później okazał się pyszny i został ukarany trądem. I żył na odosobnieniu już do końca. Chciał złożyć kadzidło. Kapłani się przeciwstawili, no to on oczywiście chciał ich ukarać, no i skończyło się dla niego trądem. Tutaj może sięgniemy do tej historii, ale jakże rzuca się w oczy to, że dopóki żył Zachariasz, który uczył go bojaźni Bożej, szukał on Jahwe, a jak długo szukał Jahwe, Bóg mu szczęścił. Stał się potężny. I co przeszkadzało, żeby to nie był epizod, ale coś stałego? Ale znowu, ja mam takie wersety na czerwono, bo myślę, że w życiu... Mariusz? Do tej śmierci, tej sytuacji w świątyni, tam, który został pokryty trądem, to też nawiązuje Izajasza, to się o znanym poradzaniu. Aha. W roku śmierci Izajasza widziałem Jehowę, że do tego na pewno wyniosłem wyrzeczonym. Aha. No ale to ciekawe, że to moment chronologiczny akurat Izajasz w słynnej dla nas scenie, bo to jest bardzo, bardzo znana, że to jest w tym czasie. No dzięki Mariusz. Aha, no. Ale tutaj mówię, że jak popatrzeć na życie różnych sług Bożych, różnych chrześcijan, ono najczęściej nie jest takie stałe. Nie? Są różne momenty, lepsze, gorsze, powiedzmy. Tu jest zachęta, która tchnie przez te całe narracje z ksiąg kronik, żeby to serce było stałe. Nie? W upadku szukać. Jeśli zgrzeszę, patrz, módl się, a Bóg przebaczy, jest łaskawy. Nie? Tutaj widać postawę, że niestety, był pod czymś wpływem i to nie było w sercu, to szukanie Boga. I konsekwencje, no, nie kazały na siebie długo czekać. Kiedy ten pozytywny wpływ został skasowany, automatycznie to wszystko, co osiągnął, stało się... No właśnie, pycha poprzedza upadek. To są znane teksty i on jest ilustracją tego wersetu, że pycha poprzedza upadek. Kiedy stał się potężny, uniosło się jego serce. Aż uległo zepsuciu. Wkroczył przeciw Bogu Jahwe, wszedł bowiem do świątyni, aby złożyć ofiarę kadzielną na ołtarzu kadzenia. Wszedł za nimi kapłan Azariasz, a z nim 80 odważnych kapłanów Jahwe. Tutaj znowu kapłani sam na swoim miejscu. To jest tutaj też mocno wyakcentowane jako coś ważnego dla czasów Ezdrasza, Nechemiasza. Powstali przeciw królowi, powiedzieli mu. Powstali przeciw królowi, podkreślam. To naprawdę był akt odwagi. Ozjaszu, nie do ciebie należy składanie ofiar kadzielnych. Są oni z nami Aarona, na to wyświęconymi, aby składać ofiary kadzielne. Wyjdź z miejsca świętego, boś się sprzeniewierzył i nie da ci to chwały u Jahwe. Stanowczy, odważny ton skierowany do potężnego króla. A Ozjasz zapałał gniewem. W jego ręku była jeszcze kadzielnica. Gdy pałał gniewem na kapłanów, ukazał się na jego czole trąd wobec kapłanów w świątyni Jahwe przed ołtarzem kadzenia. Najwyższy kapłan Azariasz i wszyscy inni kapłani zwrócili się do niego, a oto miał trąd na czole. Natychmiast więc wypędzili go stamtąd. On sam nawet śpieszył do wyjścia, bo dotknął go Jahwe. I mieszkał w domu odosobnienia, bo wykluczony został ze świątyni Jahwe, podczas gdy Jotam, jego syn, zarządzał pałacem królewskim i sądził lud. I pochowano go z przodkami na polu obok grobu królów. Nawet ta konsekwencja jeszcze po śmierci na nim ciążyła. No i zobaczmy Jotama. Wydaje się, że tutaj w czasach Jotama jest jak gdyby odwrócenie tej negatywnej tendencji. To jest ten fragment paralelny z tym synem Roboama,
Amazjasza, jeśli dobrze pamiętam, który też ten epizod jest pokazany bardzo pozytywny. I tutaj również stał się potężny dzięki utwierdzaniu swych dróg przed Jahwe. 16 lat, można powiedzieć, dobrego panowania Jotama. 16 lat dobrego panowania. Po nim jednak następuje Achaz, który w kompozycji księgi jest taką paralelą do Asy i do jego sojuszu, z Asyrią. Tutaj mamy, jak powiedziałem, komentując ogólny obraz tej księgi, to apogeum negatywnych konsekwencji wchodzenia w sojusze z obcymi mocarstwami. No, 16 lat haniebnych rządów Achaba, taki kontrast do tego, co mieliśmy przed chwilą. Wydawało się, że tendencja odwrócona, ale tutaj Achaz no, powoduje, że brnie dalej w drogę królów izraelskich. I jakie to rzeczy on uprawia? 28.3. On to składał ofiary kadzielne w Dolinie Synów Hinnoma, przeprowadził swego syna przez ogień na modłę ohydnych grzechów pogan. Przeprowadził przez ogień, to znaczy spalił. To nie jest, że tam go połechtał ogniem. Złożył go na ofierze pogańskiemu bóstwu. Na wzór ohydnych grzechów pogan. O, wydał go Bóg w ręce króla syryjskiego. To jest to samo. O. Jahwe upokorzył 19 werset Judę ze względu na króla Izraela Achaza, który popełniał zepsucie, popierał zepsucie w Judzie i bardzo sprzeniewierzył się wobec Jahwe. I teraz przybył do niego Tigal-Pilesar, król asyryjski, ale przygniótł go raczej niż wspomógł. Chociaż Achaz obrabował świątynię, pałac królewski i naczelników, obdarowując tym króla Asyrii. I to mu nic nie pomogło. Nie? W czasie tego ucisku król Achaz nadal sprzeciwiał się wobec Jahwe. Zupełnie inna intencja niż ta, którą Salomon się modlił przed chwilą, żeśmy rozmawiali, prawda? Popadasz w klęskę, w niełaskę, popadasz w różnego rodzaju pod wpływem swojego grzechu, trudności. Zwróć się tam po łaskę i po przebaczenie, nie? Składał ofiary bogom Damaszku, którzy go pokonali. I mówił, bogowie królów syryjskich dali im pomoc. Będę im składał ofiary, a pomogą mi. Lecz przyczyniły się one do upadku jego i całego Izraela. Zabrał też Achaz naczynia świątyni Bożej i pokruszył je. Zamknął bramy świątyni Jahwe, a wystawił sobie ołtarze we wszystkich zakątkach Jerozolimy. Drzwi świątyni zostały zamknięte. Fatalna, fatalna historia. Dobrze, że ten, jak się czyta tak non-stop tą narrację, to mamy różne stany, nie? Od takiego jakiegoś rozentuzjazmowania, kiedy jesteśmy w 20 rozdziale przykładowo, do takiego smutku, kiedy widzimy takie działania Atalii. No Achaz, kolejny przejaw smutku. No i Ezechiasz, no myślę, że znowu zaczyna nam być cieplej niejako podczas tej lektury, bo globalnie patrząc, był to dobry król. No z pewnym akcentem, który na koniec jest pokazany, ale przyjrzyjmy się najpierw ogólnie tej budowie tego fragmentu. To jest 29 lat dobrego królowania Ezechiasza. I od czego zaczyna? Orędzie do lewitów i kapłanów, aby oczyścili siebie i dom Jahwe. Te bramy, przed chwilą zamknięte przez jego ojca, on każe otworzyć, oczyścić i przywrócić Boże prawo. Złożył
Oni wszystko wykonali, kapłani wszystko wykonali według zalecenia króla. Złożyli ofiary przebłagalne, ofiary całopalne, zaczęli grać, śpiewać podczas ofiar według polecenia Natana, Dawida, Gada. To są bardzo ciekawe takie wstawki, bo ja wspominałem, że w czasach Dawida ustalono pewien porządek. Jeśli ten porządek funkcjonował w historii królów judzkich, no to działo się dobrze. A jeśli ten porządek przewracali, no to konsekwencje były zgubne. Więc tutaj jest przywrócenie tego początku, tego porządku, które było ustanowione w czasach Dawida, ale to jest pokazuje tą paralelę. Dawid coś przygotowuje, a tutaj mamy historię stosowania tego lub odchodzenia od tego. I tu jest przykład, jak powracają. Ale gdybyśmy znowu mieli w tyle głowy czasy Ezdrasza, Nehemiasza, bo siłą rzecz to musimy mieć, to znaczy, że o, to jest kierunek dla nas. Przywróćmy ten porządek, który jest zaproponowany przez Dawida, wprowadzony przez Dawida. Kontynuujmy go. I powiem wam, bo o tym mówiłem na pierwszym spotkaniu przy Księdze Kronik i okazuje się, że to przywrócenie tego porządku, który ustanowił Dawid, funkcjonuje w czasach Jezusa. Zachariasz, kapłan, ze zmiany kapłańskiej Abiasza wszedł w terminie swojej zmiany. To były zmiany ustalone w czasach Dawida, reaktywowane po niewoli babilońskiej i funkcjonują w czasach Jezusa. 1000 lat. 1000 lat pewien mechanizm się kręci. Czapki z głów. Niesamowita sprawa. No i tu jest przykład też pewnego reaktywowania tego, co zostało. I jest uroczysta Pascha. Pascha w drugim miesiącu, żeby było ciekawe. Wiemy, że Pascha standardowo według prawa jest w pierwszym miesiącu, miesiącu Nisan. Tu obchodzono w drugim miesiącu, ale w prawie mojżeszowym, nazwalibyśmy to dzisiaj językiem prawniczym, jest furtka w prawie, że jest możliwość obchodzenia Paschy w drugim miesiącu. I Księga Prawa Mojżeszowego dawała taką furtkę i z tej furtki skorzystano z powodu... Kontekst pokazuje, że lud był nieczysty, kapłani byli nieczyści i na nich pewne rzeczy, pewne decyzje spadły nagle, więc było za mało czasu, żeby pewne rzeczy dopiąć do końca i dlatego obchodzili również w majestacie prawa mojżeszowego Paschę w drugim miesiącu. To tak, żeby było istotne. I to, co jest ważne też, myślę, w historii Ezechiasza, czyli zabrał się od przywrócenia Bożego kultu. O co powinno być w centrum funkcjonowania Jego Królestwa. No i w takim tle mamy znowu wojnę. Znowu jest wojna, znowu jest najazd Sancheryba, króla asyryjskiego, na Judę. I jest znowu orędzie Ezechiasza. No, to jest też ciekawe, że on owszem, on ufał Bogu, ale nie zaniechał rzeczy takich fizycznych do zrobienia, bo zatkał wody, żeby ci, którzy będą oblegać, nie mieli do niej dostępu, naprawiał mury, czyli podjął pewne działania fizyczne, ale wiedział, że to jest za mało, że orężem militarnym nie pokona wroga, więc z jego postawy przebija wiara, zaufanie do Boga. To, że rzeczywiście z nami jest Jahwe, aby toczyć boje. Pamiętamy strategie asyryjskie, że oni chcieli lud, żeby lud tak osłabić. I takie orędzie do nich krzyczeli. Rabszake, tam gdzieś jest taka postać, krzyczeli, żeby się nie dali zwieść Ezechiaszowi, bo on was tylko zwodzi. Czy bogowie nam tutaj stawili czoła? Wszystkich pokonaliśmy. On was zwodzi, nie słuchajcie go. I tak dalej, takie orędzie. No, ale i lekceważyli w tym Boga. To jest takie zdanie, Boga Jahwe traktowali jak wszystkich innych bogów. Ja widzę to z takim niedowierzaniem. Jak można Boga prawdziwego, jedynego zrównywać z jakimiś tam bożkami? Nie? A z punktu widzenia asyryjskiego to Jahwe był jeszcze jeden z panteonu bóstw, które tam ościenne królestwa czciły. Także, szczegółowo Księga Kronik nie wypowiada się na temat
jak zostali zniszczeni. Wiemy, że to anioł zniszczył tą armię asyryjską i nic nie osiągnęli, nic nie wskórali. To jest tak w największym skrócie. Kiedy myślimy o Ezechiaszu, trzeba pamiętać o tunelu Ezechiasza. Nie wiem, czy kojarzycie tunel Ezechiasza. Jedno z takich dzieł starożytnych, które przetrwało do naszych czasów. Tak. Ja postaram się wam pokazać, bo gdzieś tu mam zdjęcia. Tylko... A, tutaj będzie. Ja przy Księgach Królewskich. Tunel Ezechiasza. O, tu jest tunel Ezechiasza. Tu jest pokazane... to jest ponad 500 metrów. Ale te niższe zdjęcia, przepraszam, niższe zdjęcia pokażą... O, popatrzcie. Widać to? Są w takim tunelu, w litej skale. To jest dzieło starożytne, no myślę, że przy dzisiejszych możliwościach technicznych wcale nie było takie łatwe przedsięwzięcie. A po co było wybudowano, żeby te wody? Raczej, żeby doprowadzić sobie wodę w to miejsce w Jerozolimie, gdzie miała być. Nie? A to zatkanie to przy okazji. Widać, że miał zmysł taki inżynierski, bym powiedział, że wiedział, gdzie zatykać, gdzie odtykać, żeby to się właściwie kręciło. No ciekawe. To o Ezechiaszu, kiedy mówimy, to warto... O, tu jakiś brzdąc sobie się tapla w tam jakiejś wodzie. Tunel kopano w ogóle od ustawy jednocześnie. No, pytanie, jak się spotkali, nie? No. Także... Nie doceniamy. No. Orędzie Ezechiasza do lewitów i kapłanów. Tutaj mam bardzo dużo, jak widzicie, tych czerwieniących się kolorów. Bardzo ważny jest ten fragment z życia Ezechiasza, te orędzie do kapłanów, bo tego słuchają kapłani w czasach Ezrasza i Nehemiasza. To jest księga, która w tamtym czasie powstaje, musimy to rozumieć, nie? I oni mają taką dawkę nauki Bożej, jako dla nich absolutnie konieczna w tamtym czasie, żeby rzeczywiście lud po niewoli babilońskiej miał właściwe prowadzenie. Właściwe prowadzenie, więc te epizody z historii są podporządkowane potrzebą tamtych czasów. I to przebija bardzo wyraźnie, kiedy się czyta te fragmenty. Cokolwiek nieczystego znaleźli w świątyni, wszystko wyrzucili na dziedziniec. Następnie brali to lewici, wynosili na zewnątrz i wrzucali do potoku cedru. Dokonywali oczyszczenia świątyni przez 8 dni. Nazbierało się. No, na niebiesko mam, kiedy mowa, że przyprowadzili ofiary za grzech. Ofiary. Dla mnie myślenie o ofiarach za grzech, które były w ogóle praktykowane w Izraelu, to wymiar mesjański jest oczywisty. Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, on jest tą ofiarą, która spełnia wszystkie te ofiary. Lewici grali i śpiewali podczas ofiar całopalnych. Ci lewici, śpiewacy w czasach Dawida. Ile o tych lewitach i śpiewakach, patrzcie, jest. Tutaj jak się dzieje w Izraelu, kiedy ci lewici i śpiewacy robią to, co mają robić. Nie? To jest taka lekcja podana. Więc jeśli mamy mieć powodzenie od Boga, no to zróbmy właśnie tak. Idźmy w tym kierunku. Tego od nich się uczmy, nie? No i właśnie, tu jeszcze jedna rzecz. Ta Pascha, zaproszenie całego Izraela na Paschę, od Berszeby do Dan. Znowu wyruszyli emisariusze pospołudniowego królestwa z orędziem do całego królestwa. Także te kampanie z dołu, tam do góry, no parokrotnie je spotykamy
w historii. Różne były reakcje na północy, to jest inna rzecz. Często szydzili z tych wysłańców, lekceważyli ich, ale była też grupa, która przyjęła to orędzie. Nie? I 30 rozdział 16. Stali na swoich miejscach, według swego urzędu, według prawa Mojżesza, męża Bożego. Kapłani wylewali krew, którą brali z rąk Lewitów. Wszystko funkcjonowało tak, jak miało być podczas tej Paschy. Pascha została przedłużona o następne 14 dni. To była tak wyjątkowa Pascha, tak niesamowita, że została przedłużona. Byli pełni radości. W Jerozolimie zapanowała radość tak wielka, jakiej nie było w Jerozolimie od czasów Salomona, syna Dawida, króla izraelskiego. Kiedy ten moment oddawania świątyni, to jest przyrównane do tego, czyli coś niesamowitego dla w tej historii z czasów Ezechiasza. Teraz jeszcze krótko o tych dwóch królach. Chyba najgorszych królach w Izraelu, ale jeśli chodzi o Manassesa, to Księga Kronik szczególnie, chyba nawet, nie pamiętam, ale chyba Księga Królewska aż tak bardzo jego skruchy nie akcentuje. Księga Kronik pokazuje z jednej strony, że czynił zło w oczach Jahwe, odbudowa bałwochwalstwa, czyli to, co Ezechiasz niszczył to bałwochwalstwo po swoim ojcu, on odbudował, czyli niszczył dzieło swojego ojca. To jest tutaj niesamowite. Postawił posąg w świątyni Jahwe i ludzi wprowadzał w błąd. Czyli tu przed chwilą mieliśmy kampanię orędzia, też kampanię też oczyszczenia i orędzia Boga Jahwe do Judejczyków i nawet na północ, a tu mamy coś odwrotnego. Wprowadzanie w błąd. No i spotyka go gniew Boga. Zostaje uprowadzony do Babilonu i tam, zakuty w kajdanach, zwraca się do Boga o przebaczenie. To jest niesamowite, ale to też jest ilustracja tej modlitwy Salomona. Gdy będziesz tam na wysłaniu, na wygnańcu i tam ukoruje twoje serce, no to zwróć się tam w kierunku Jerozolimy, módl się, a ty wysłuchaj i przebacz. Nie? No to pamiętajmy, to byśmy rozważali przy pierwszej lekcji dzisiaj. I to jest ilustracja. Jest człowiek, który popadł przez swoją totalną głupotę, totalne odstępstwo w stan tragiczny, no i modli się. No i Bóg przywraca go do godności królewskiej, pozwala mu wrócić. No i tak jak Manasses rozpoczął swoje królowanie od budowania bałwochwalstwa, tak po wyzwoleniu z tej niewoli niszczy to bałwochwalstwo. No, jest wzmianka, że lud jednak składał ofiary na wyżynach, ale Bogu Jahwe tylko. To jest też dosyć ciekawe ujęcie, że dla czystości sumienia praktykowali pogaństwo, ale pod innym szyldem. Nie? Także co nam to przypomina? No ale nie będę wchodził w tą uliczkę. W każdym razie jego następca, Amon, zobaczcie nawet jak jest konstrukcja. Ten ma takie w tym centrum trzy elementy, czyli bałwochwalstwo, skrucha i odwrót od bałwochwalstwa. U niego niestety nie ma tych elementów, u jego syna. Amon nie ukorzył, to jest nawet pokazane, nie ukorzył się jak Manasses, raczej zwiększył swoją winę. Czyli niestety to, co wprowadził Manasses, było już zbyt głęboko zakorzenione, że jego syn po prostu wszedł w tą uliczkę i nie miał takiego momentu jak Manasses. No i wreszcie mamy ostatnią odsłonę, jeśli chodzi o pozytywnego króla. Chociaż wiecie co, rozważam. Nie, to byłoby naganne, żebym o tak wspaniałym królu chciał przez 5 minut powiedzieć. Więc pozwolę sobie ten fragment od Jozjasza do końca i księgę Ezdrasza, Nechemiasza
przełożyć na następny raz. Myślę, że byłoby to... No nie, nie, to jest zbyt ważny fragment, to królowanie Jozjasza, żeby go tak na prędce mówić. To ile Manassesa i Amona, nie mam żadnych skrupułów, żeby tak zrobić, to jeśli chodzi o Jozjasza, to nie. To byłoby... I myślę, że jak będziemy omawiać Jozjasza, to jeszcze wrócę do niektórych akcentów Ezechiasza, bo tam również jest Pascha obchodzona. Nie? To też jest ciekawe, że w obydwu tych przypadkach pokazał Paschę. Nie? To też myślę, że nie jest przypadek, że akurat wśród tych dwóch dobrych królów ta Pascha została pokazana, ale mówię to już, zapraszam do spotkania za miesiąc. Właściwie nie za miesiąc, bo to będzie tym razem, teraz mieliśmy dłuższą przerwę, a teraz będzie 7 czerwca, to już za 3 tygodnie. Za 3 tygodnie. Także zakończymy cykl Ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nechemiasza. No i Janusz też zakończy cykl tych fragmentów Nowego Testamentu, w których wnikamy w tekst Nowego Testamentu i różne jego zawiłości w tekście oryginalnym i trudności, jakie wynikają, obiektywne trudności, jakie wynikają z przekładania tego na język polski, na nasz ojczysty w tym przypadku. Darku, ja może Ciebie poproszę o zakończenie tej części modlitwą, dobrze? Panie Boże, jedyny wielki, prawdziwy, który władasz całym światem i od samego początku dawałeś znać, Panie, że kochasz wszystkich ludzi, przez swój naród, Panie, działałeś, pokazywałeś łaskę swojemu narodowi, tym, który wybrałeś, ale okazywałeś taką łaskę tym, do których od zawsze chciałeś dotrzeć. Prosimy Cię o przyjęcie naszego podziękowania za Twoją łaskawość, za Twoją miłościwość, za to, że jesteś świętym i miłościwym. Amen. Amen.